Elo, elo, siemandero, witam wszystkie donstarwowe świry w kolejnym odcineczku naszej giereczki Abigail. Ale się wciągnąłem, słuchajcie, jest druga w nocy, lecę chyba szósty odcinek z rzędu. Piąty, sorry, bo od kiedy zaczęliśmy, no to było pięć. To ciężko, żebym leciał szósty. No ale lecimy w każdym razie, jestem ultra zajarany. Jest ogólnie sztos. Abigail przylatuje za mną, to jest gitarka, opcja. Nakarmimy sobie ciebie, typie. I chodź, zapraszam. Kozak, zapraszam z dala od stada, gdzie będę mógł cię bezpiecznie utłuc. No i tak jednego po drugim sobie ich będziemy eliminować. Czy to już jest wystarczająco daleko? Ciężko powiedzieć. Spróbujmy. Sześć. Raz, dwa, trzy. Mamy róg. Najważniejszy jest róg, żebyśmy mogli mieć bifalu hat. Nie mamy rogu. Więc lecimy tu i będziemy próbowali utłuc jeszcze jakiegoś. No, tylko, że oni teraz poszli spać. Cholera. Co? Myślę, że znajdziemy jakiegoś pojedynczego, odseparowanego. Może być ciężko pewnie, co? I tak zakładam, że będzie. O, tu jest ich cała kupa. To w ogóle beka ze mnie. Mam nadzieję, że żaden horror mnie nie zaatakuje po nocy. O, tu jeszcze tego. I tu, o, młoteczek. To se zgarnę w sumie. Zostawiłem wcześniej, jak nie było miejsca. Teraz miejsce jest, to why not. 4 dni do zimy. Wiem, że było napisane 5, ale ja wiem, że 4. Bo się zaraz skończy noc, przeskoczy licznik dni. I tak to będzie. Dobra, tutaj zgarnęliśmy trawkę. Korzystając z okazji. Mięska mam w brud w ogóle. A teraz mogę je w sumie bezpiecznie zjeść. Bo i tak mi sanity nie zabierze. Dobra, gitarka. Bierzemy broń do łapki. Idziemy skajtować jeszcze jakiegoś typka. Siemanko, ziomeczki. Zapraszam. Podciągniemy jeszcze kawałek. Żebyś na pewno nie miał jak się obronić, o to mi się zaczyna psuć. Ale tu widzę jeszcze póki co całkiem nieźle się trzyma. Chyba git. Dobra. 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Oj, dostałem. Ale jak kajtujemy, to oni czasami nie biją Abigail, to jest sporo. Ach, cholera, no. Nie mam rogu cały czas. Dobra, bierzemy jeszcze jednego. Żeby całej grupy tylko nie wybić. Bo jak wybijemy całą grupę, to mi się potem nie zrespią. A ja chcę, żeby mi się respiły kolejne. Dobra, odciągniemy jeszcze kawałek. Sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A nie, bije Abigail też. I co, mamy róg? Niesamowite, nie mamy rogu. No dobra, bawimy się dalej. Tego zostawimy, żeby on się rozmnożył do całego statka. To śmieszne, że jeden wystarczy. Taki nowoczesny, słuchajcie, ten bawu. Potrafi sam. Cyk, zapraszam. Odciągamy odpowiednio. Tutaj gdzieś myślę będzie gitarka. Fajną kupę zrobiłeś, byku. To miło, że się cieszysz na mój widok. Zabawne. Jak tak o tym pomyślę. No i się zasrałem. Uciekamy, Abigail, uciekamy. Dobra, no dwóch dam radę utłuc. Jakby ich było więcej, to by było ciężko. Dobra, tankuj ich. Dobrze, że ona ma dużo zdrowia.
3, 4, 5, 6. Dobra, bijemy. I co? Kyrie eleison, no cóż to jest za nieszczęście. Żadnego rogu nadal. Przecież to jest przerażające, co się dzieje. Ja mam tyle mięsa, co ja z tym mięsem zrobię? Popsuje mi się to wszystko. Jak Polacy na wyprzedażach się czuję. Znaczy na wyprzedażach. Przy wirusie teraz w sumie. Dobra, dawaj jednego. Tylko jego trzeba wyciągnąć na tyle daleko, żeby ten drugi nie przyleciał. Bo jak drugi przyleci, no to będzie katastrofa. My nie możemy tego drugiego zabić. Musimy zostawić co najmniej tamtego. No i jak z tego mi nie wyleci róg, no to nie mam rogu. No. No były gdzieś jeszcze te trawy, ale nie wiem, czy gdzieś były bawoły, tak szczerze. Chyba nie. Chyba nawet jakoś nie za szczególnie. Tak mi się jakoś wydaje, no. 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. No niestety, jak ja nie obrywam, to obrywa Abigail. Ale do... Och, dziękuję, rzutem na taśmę. Ostatni. Dobra, wracamy do bazy. Ostatni, naprawdę. Najostatniejszy. Dobra, teraz to przede wszystkim podejmujemy decyzję, gdzie zakładamy bazę. I to jest istotne. Ja myślę, że ta decyzja trochę już zapadła. Teraz tylko ją sobie przypieczętujemy. No ty jesteś samotny i ryczysz. No tak może się zdarzyć, byku. W trakcie trwania takiej gierki, jaką jest Don't Starve. Więc ogólnie trochę ci współczuję, ale jakoś tak nie za bardzo. Tu jeszcze jest trochę kubów. Tu jeszcze chyba są bawoły kolejne, nie? Może tak być. Ty się regenerujesz, to się regeneruj. Oj. Odszedłem niepotrzebnie daleko od dziury. Bo idziemy sobie do niej oczywiście. Chesterka nie znalazłem. Serce mi się kraje, jak o tym pomyślę. To jest zawsze smutne, jak nie ma chesterka, słuchajcie. Cykens. Ej, czy jak zimą pójdziemy do tych... wiecie gdzie? Tam, gdzie są psy. Nie, tu mi chodzi. Chodzi mi... tutaj. To czy się też lodowe respią? Tego jestem ciekaw bardzo, a nie wiem. Ej kurde, to bagno nie jest takie duże. Ale tu przy wejściu na szczęście jest dużo riców do zbierania. Dobra, pomyślmy. Dobra, pójdźmy najpierw sobie do skrzynek. Czyli tutaj, do Florid Postern. I już będziemy skminiać, co my chcemy zrobić. Na pewno to sobie zbierzemy. Zimy się już nie boimy. Bo zrobię sobie czapkę, zrobię sobie thermal stone i będzie git. Ale teraz musimy założyć bazę. To jest dla nas, słuchajcie, istotne wydarzenie. Istotne jest też to, jak my będziemy mogli tutaj budować. Dobra, tak jak możemy teraz budować, jest git. Czyli taka orientacja mapy może zostać. Jak tutaj. I teraz tak. Chociaż zróbmy ją tak i teraz dalej jest taka orientacja. My stoglujemy pauzę. Ale o, tak jakoś tak przez większość czasu chyba tak biegałem, takie mam wrażenie. Więc tak sobie to zostawmy. Dobra, i teraz tak. Tutaj się wybierzemy po świnki i po glomera, ale to zrobimy później. Tu są żaby. To jest beka z tych żab. Tutaj jest tak. Interesują mnie dziury. Trójka dziura jest XD. Ale dziury... i czwórka dziura też jest trochę XD. No. Dwójka jest fajna. Bo dwójka mnie wyrzuca tu koło walrusa, pająków. Tutaj jest las duży. No głównie pająki tutaj są. To mnie interesuje. Jedynka mnie wyrzuca bliżej bawołów, chociaż to też jest kawałeczek. No to nie są aż tak przydatne te dziury tak naprawdę.
Dobra, z ważnych rzeczy, tutaj mamy bagno. Blisko bagna na pewno chcemy być. Tutaj mamy zejście do jaskiń, ale nie możemy za blisko jego być, bo są nietoperze. Więc ja myślałem nad tym miejscem tu. To jest też miejsce fajne, bo tutaj rozmaite ścieżki się łączą. I mamy tak w miarę blisko do wszystkiego. Blisko do nagrobków pod Abigail. Tutaj zejście do jaskiń. Tutaj ta pustynia, ale ona mnie nie jara jakoś bardzo. No tutaj blisko na bagna oczywiście. Do Bifalu też, no idę sobie do dziury i dziurą przeskakuję i mam Bifalu. Tutaj mam daleko, ale tu pójdę raz i tam nie będę już łazić tak naprawdę. No chyba, że po Golda jakoś tam bardzo. Blisko do dużych ilości pająków, relatywnie. To jest też fajne. Oaza też jest tu zaraz obok. No, ciężko o lepsze miejsce. No, mógłbym potencjalnie tutaj jeszcze. Tak bardziej tutaj. Ale tu jest staw. Staw mi trochę psuje robotę, słuchajcie. A tu za blisko bagien też nie chcę być. Mógłbym w oazie. I wtedy, no, mam przejście przez bagna tutaj. Do tych rzeczy, ale trochę daleko. Trochę daleko, słuchajcie. Więc nie wiem, czy mnie to aż tak jara. Tutaj mam szybkie takie surowce do zgarniania też, jakbym potrzebował, bo jest bardzo dużo drzew obok siebie, ale one są jednorazy. Dobra, to nie było tematu. No, nie mam jakiegoś dużego basic las, chociaż tu jest duży basic las do wycięcia, żeby potem go zrespić. I tutaj też jest, dobra, nie było tematu. Tu są też nagrobki, tu są też nagrobki. Tu mam touchstone jeden. Touchstone drugi, nie pamiętam gdzie jest. Tu jest ten kamień, jakbym potrzebował sobie pająki, co ważne, bo nie musimy ich przesiedlać wtedy jakoś bardzo, a mamy ogromną farmę silku i wszystkiego tak naprawdę. Monster Meatu i tych glansów spiderowych. Tu nie ma nic ciekawego z Basic Biom, ale mogę tu przechodzić, bić pająki, mogę tu Walrusa pójść, zbić. W sumie szybką dziurą idę do Walrusa w zimę, więc to jest gitarka. Walrus w ogóle chyba tylko jeden, ale tu mamy jeszcze sporo połaci mamy nieodkrytych, bo mamy tu cały ten biomek nieodkryty, tu mamy tu bagna trochę, tutaj przede wszystkim pustynia nieodkryta, ten biom nieodkryty częściowo, więc tu jest jeszcze sporo. No to tak chyba zrobimy, słuchajcie, to będziemy w ogóle niedaleko tego Florid Postern naszego. To jest dobrze, bo tu mamy blisko dużo surowców do przesiedlenia. I ja myślę, że tutaj się w takim razie umiejscowimy, tutaj przy tych dziurach. Ja nawet jakoś szczególnie daleko się nie muszę przenosić tak naprawdę. Tak szczerze, to jakbym został w tym miejscu, to byłoby git. Tylko że no oczywiście chcemy, żeby nasza baza była ładna. Więc tak zrobimy. Dobra. To teraz tak. Zacząłbym od tego, że sobie przygotuję bazę do przenosin. To znaczy Alchemy Engine i Fire Pit potrzebuję mieć zbudowane. Tam sobie postawię plus kilka skrzyń. Więc stąd sobie wezmę deski. Odłożę sobie to na przykład. Przykładowo. I zrobimy sobie tak. Zrobimy sobie fire pit na pewno. Oj, ciemno się robi. Fire pit. I teraz tak. Wezmę Watkersona. Zrobimy Alchemy Engine. Dobra, to wyrzuć, bo teraz nie będziemy się bić przez chwilę. Taką mam nadzieję przynajmniej. Zróbmy tego jeszcze jednego. Dwa kamienie potrzebuję. To robimy Alchemy Engine. To już biorę ze sobą. To by się przydało porozwieszać jak najszybciej. Do tego myślę, że spalimy tutaj część tego lasu. Tutaj na przykład. Albo tu gdzieś była ta część. To mogę sobie pójść wypalić. Ach, obróciłem sobie mapę znowu. Niepotrzebnie. Tak chciałem ją mieć. Pójdziemy sobie sfajczyć tę część tutaj i z tego będziemy mieć charcoal. Dobra. I teraz tak, mając te wszystkie rzeczy, które tu mam, idę zbudować Alchemy Engine, Fire Pit, lodówkę z Gearsów od razu. Ach, nie mam Alchemy Engine. Dobra, to wezmę i mam deski na skrzynki, to pójdziemy od razu skrzynki tam postawić. Jestem dobrze obrócony? Tak, jestem git. Dobra. Tu to jest dziurka numer 2. That's what she said? Ech.
Mnie śmieszy. I co? To jest tutaj to miejsce. Stąd wychodzą drogi tam, stąd wychodzi droga tam. To jest super ogólnie. Weź coś innego do ręki. That's what she is. Dobra, nieważne. He said w sumie bardziej. Dobra, i tutaj na rozstaju dróg sobie robimy. Tutaj jest staw, ale on mnie nie boli jakoś bardzo. Upewnijmy się, czy tu nie ma nic groźnego. To jest git. Mi to pasi. To jedziemy. Fire pit. Jak fire pit to i alchemy engine. Tutaj bym sobie zrobił jeszcze chyba później tego, albo dobra. Pomyślałem, żeby zrobić tutaj pomiędzy alchemy engine a tym co zrobić. Tego do błyskawic. Od razu, żeby mieć na wiosnę. Ale to zbudujemy go w innym miejscu, spoko, będzie gitarka. Dobra, teraz dalej, zaczynamy robić skrzynki. To jest wiadomix. Dobra, Abigail, ale teraz tak, nie wkurwiaj mnie, mogę cię odłożyć. Mogę cię odłożyć, oj. A ty za mną łazisz, nie za kwiatem. Ej, to ciekawe. A mogę cię zamknąć tutaj tak jakby? Nie mogę. No dobra, to nie pamiętaj mi się za bardzo pod nogami. Żebyś mi nie przeszkadzała przy budowaniu, baby. Dobra. Ładnie cię poproszę. Cyk, trzecia skrzynka. I trzy w drugą stronę od razu dawaj. Byku. Dobra, no jesteś fajna jak walczysz. Ale to, że ja ci nie mogę odstawić, to będzie mnie denerwowało momentami. Chyba, że jakoś mogę, to jakoś to będę rozkminiał. Dobra. Tu zróbmy sobie od razu skrzynkę na kosztowności. I tutaj załadujemy też girsy. A z girsów mógłbym zrobić od razu lodówę. A, to potrzebuje złota, które odłożyłem właśnie. Cyk. Albo od razu dwie lodówy. Zaraz się okaże. Tutaj to będzie, tutaj będą garnki. Nie, jedna na razie starczy. I tu dookoła garnki będziemy robić. Ale to za chwilę. Odkładamy to i odkładamy girsy. Zgadza się. Dobra, tu odłóżmy trawę. Tu odłóżmy flint, tu odłóżmy pieńki. Tu odłóżmy patyki póki co. Tu odłóżmy kamień. Mięso do lodówy. To się wolniej psuje. Tu odłóżmy nightmare fuel. Tu to będą rzeczy z potworów, tu kosztowności, tu tamte cykensy. Tu odłóżmy od razu kamień. Tu będą rzeczy z potworów. A, przyda się oddzielna pajęcza skrzynka, ale to za chwilę. To wyrzucę, bo ma 0%. Na narzędzia się przyda zaraz skrzynka. Ale póki co nic nie... A, wezmę młotek, żeby zniszczyć skrzynki, które są tam. Dobra. Chodź, Abigail, zapraszam. Dobrze cię mieć ze sobą. Gorzej będzie, jak mnie zaatakuje iluzja jakaś, bo nie mam broni. Ale przy Florid posternie zostawiłem chyba. Więc to będzie też gitarka. Tak, fajne to jest, że mamy blisko te wormhole. Naprawdę git. Naprawdę świetnie. Dobra, zgarniamy tutaj rzeczy. Podnosimy wszystko. Cyk, myk. A kwiatka może zjem. Uda mi się wszystko zgarnąć. Ciekaw jestem. No, praktycznie. No, a to wyrzuć. To weź w łapę. I co, tost tu zgnije. Loksu to nie potrzebuje, dobra. Gitara. Przenieśliśmy się na dwa razy, więc w ogóle super. Gorzej będzie, jak mnie iluzja przytyra teraz. Biorąc pod uwagę, że... biorąc pod uwagę, że co?
że nie mam helta. Znaczy, Jezus, ale mi się już plącze język, druga w nocy, sorry. Biorąc pod uwagę, że nie mam broni żadnej pod ręką, to jest niedobre. Dobra, zróbmy sobie jeszcze po skrzynce. Git. Dobra, i teraz tak, tutaj sobie dajmy drewniane rzeczy. Tutaj odzwierzęce. Może być kupa w odzwierzęcy, chociaż moim zdaniem to oddzielna na rzeczy do farmy. Tu są tak. Tutaj są takie nightmare'owe, to dajmy mandrake'a. Tutaj trawa, to trawę dajemy. To może mieć sens. Rzuć trochę tutaj. Tutaj kamienne to flint. Torcza, no mogę mieć w łapce, albo go dopalę, co mi tam. Kamienie do kamiennych. To do zwierzęcych. Kamienie do kamiennych. Drewno do drewnianych. To do zdobyczy, powiedzmy. To do farmy. Silk i to dajmy do pajęczej. Oddzielna pajęcza zawsze spoko, tutaj kamienie, kamienie. Młotek jest młotkiem. Młotek pozostanie tylko młotkiem. Patyki do drewnianych na razie. I mamy wszystko, i mamy bazę, i mamy lodówkę. Teraz tak, potrzebuję charcoal na crockpoty i na drying rack. Więc to mi się bardzo przyda. Więc ja bym poszedł teraz, a tu by mi się przydała pochodnia na przykład. Więc ja bym poszedł teraz sfajczyć jakiś dobry kawał lasu. I sobie to zaraz potem pozbieram. No to weźmy sobie podstawowe surowce, żeby mieć pod łapką. Oj, a to? Weźmy sobie trochę trawy. Dobra. Nie mam żarcia w ogóle, to śmieszne. Znaczy mam mięso, więc mogę sobie podjeść. Tu bym poszedł sfajczyć ten kawał lasu pod czarkola. Zgarnij tu kawały mięsa, jakieś ze dwa. O, zgasł mi ogień całkiem. Cyk, chodźmy. Dobra, i czego to mam na pochodnie? Idziemy sfajczyć tam lasek. Trawę od razu zbierajmy, bo ona się przyda w dużych ilościach na drying racki. A ja bym ich od razu pobudował sporo, bo mamy dużo mięsa. I głupio by było, gdyby to się zmarnowało, a tak to zrobimy z tego sobie od razu kozak zapasy na zimę. Przynajmniej na początek. Będzie nam sanity, odnawiało zdrowie, mnóstwo rzeczy, nie? Z trawy zbieramy ile się da. Patyków nie musimy. Tam nietoperze są, to beka w nie. Guano wezmę, bo się zawsze może przydać. Trawy bierzemy. Kozaczek. To zdejmuję. Bierzemy trawy. Nie mam broni, jakby mnie iluzje atakowały, ale tam zero sanity. To jest strasznie głupie, co ja robię. Nawet jakąś włócznię bym sobie zrobił, czy cokolwiek, nie? Ale zauważyliście, że naprawdę wyjątkowo rzadko atakują iluzje? Opór rzadko. Teraz to od dłuższego czasu praktycznie nic mnie nie atakuje. Takie mam wrażenie. Cyk, jedzenie. Lecimy, lecimy. Zima za dwa dni. Ja tu się zaraz zacznę wychładzać. Ale powinienem dać radę spalić wszystko i wrócić do bazy. Zanim jakaś krzywda mi się stanie. Dobra, to są i tak drzewa jednorazy, więc idealnie. Idealnie, ten las tutaj stoi jakby był stworzony, słuchajcie. Do wzniecenia pożaru. Coś fantastycznego.
Spitalando. Elegancko. Niech se wszystko płonie. Po drugiej stronie drogi dzieje się to samo. Podpalamy przyściutko i będziemy czarkola przygarniać. Za chwileczkę. Cykens. Tu sobie może jeszcze trawkę zgarnę, zanim to sfajczę. Cyk. 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 Bardzo ładnie. Cyk. Cyk. Dobra. Mamy wsio. Darkness has returned. No niekoniecznie, Abigail. Czy Wendy w sumie. Ale dobrze kombinujesz. Wow, płonie pięknie wszystko. Od tej strony się zaczynało, to tu już powinniśmy mieć, tak jest. Ugaś. O, fuck, nie zdążyłem. Zgarniamy charcoal. Popiół też się zawsze przyda. Chociaż jeżeli chodzi o popiół... Jeżeli chodzi o popiół... To ja myślę, że będziemy sobie na przykład dużo Monster Meatu zbierać albo czegoś z tych pająków. I będziemy to podpalać, tak będziemy sobie popiół robić. Popiół oczywiście razem z tymi... Ze Spider Glandami, na, czy tam Glansami, jak przeczytać, tak przeczytać. Na robienie miksturek. Chociaż no tutaj jak mamy przy okazji, to czemu by nie. Sfajczył mi się ten charcoal. No to już mogę sobie wziąć to. Dobra, bo to będzie się boję, że tutaj się rozprzestrzeniać. A tu ten charcoal leży na ziemi, wystarczy go podnieść. Tu w razie czego jakieś szybkie potiony sobie porobię. To jest gitarka ogólnie. I mi się sfajczył na popiół, to chociaż ten popiół zgarnę, nie? Tu by się świnkersony przydały. Ale nie można mieć wszystkiego. O kurde, ale ciemno. Teraz to się boję, że mnie przyatakuje coś. Tak się ciemno zrobiło. A ja bez lanterna. W sensie, no mam, ale mało ma bardzo tego. Zdrowia już. Oj, rozwiało mi tego. Niestety, dobra. Zbierajmy, zbierajmy charcoala. Zrobimy sobie nie tylko od razu komplet garnków, ale też przede wszystkim mnóstwo drying racków. Mamy bardzo dużo trawy. I mamy bardzo dużo węgla. Stąd i to będą drying racki jak ta lala. Na jednego, a tylko dwa potrzebuję. Dobra, na garnek jest 6, to jest dużo. Ale to i tak się przyda trochę. Na garnki potrzebuję 36. Na drying racki wtedy... Kurde, nie wiem. Sporo na pewno. Boję się, że mnie iluzja przeatakuje, ja nie będę nic widział. Ale mam hełm, dobra. No hełm na 16% niby. Jak crawling horror będzie, to nie ucieknę mu. Jakąś włócznię nawet prostą sobie zrobię, poczekajcie. Bo się czuję niepewnie. Mega niepewnie się czuję. Będąc całkowicie bez broni. To nie jest ta gra, w której można sobie bez broni biegać. Dobra, dwa dni do zimy. Zaraz zacznę zamarzać. 8 tego mam jeszcze, więc tu jeszcze w miarę git. Trochę głodna Wendy, ale to jeszcze chwilę poczeka, bo jeszcze ma trochę joba do zrobienia. Lecisz, lecisz. Sfajczyłaś las. Słuchaj, to działaj teraz. Nie ma pierdalania się. Jak mówi Robcio Burnejka. Robertson Burnejkson. Tak sobie mówi, to ty się musisz dostosować. To jest ciemne jak w dupie, naprawdę. Nic nie widzę. Wy więcej widzicie pewnie. U mnie to jest czarno. Dobra, no część mogę zostawić. Ale tak ze 120, chociaż tego charcoala wezmę. To już będzie taką delikatną górką, nie? Dobra. Dobra. Cyk, myk. Tam jeszcze góra jest do zebrania. Ale to powiedzmy, że na przyszłość sobie zachowam. Co tu się? Aha. Tutaj był ten cykens. Dobra, chodź, oświetlaj mi trochę. Dobra, bałem się, że tutaj niewiele zrobię. Co ty robisz?
Dobra. Tyle musi mi styknąć. Nic nie widzę, serio. To zaraz zgaśnie. Zgasło, dobra. Wracamy do bazy. Siemano. Tej trawy to tu podbierałem, jak szedłem. Zgadza się. Weźmy jeszcze, a co? Trawy nigdy dość. To jest taki surowiec, że go zawsze trochę brakuje. Mamy i prezencik. Lecimy ścieżką. Kozak, że jesteśmy przy ścieżkach bazą. To jest spoko opcja. Fajną robotę nam robi. Mało to efektywne, żeby czarkołem palić. Dobra, weźmy prezent. Tylko żeby mnie nic nie zaatakowało. Spoko. Dobra, i teraz tak, tu mamy jakieś mięsko, co podgrzejmy. Żebym coś zjadł. Dobra, broni jeszcze nie potrzebuję. Jeszcze ostatni dzień jesieni. Dobra, gitarka. I teraz tak. Tutaj... Zacznijmy od garnków. Jakoś taki mam kaprys. O, patyków jeszcze będę sporo potrzebował. Jakoś mam kaprys zacząć od garnków. Dobra, te dwa mi będą wyznaczać boki. Dobra, i teraz tutaj musimy zmieścić dwa. No dawaj, dawaj. Tutaj? Ciężko powiedzieć, bo to jest tu. Tak, żeby dwa się zmieściły. Chyba tu powinien być, nie? I drugi tu, tam analogicznie. Zgadza się. Nie wiem, czy nie jest krzywo. Chyba jest git. Nie zabijałbym się. W każdym razie. Hop. I cyk. Bardzo ładnie. Mamy 6 garnków. Będziemy mogli zaraz... będziemy zaraz mogli gotować meatballsy. Teraz tak, jak tu jesteśmy tak na cykensie, to ja bym sobie drying racki gdzieś zaczął robić. No ja myślę, że standardowo tutaj można, albo gdzieś można bardziej na prawo. Ale jak tutaj będę robił lightning rod, to wiecie, żeby od razu to łapało w miarę, te drying racki. Oj, to są... A, to ma, kurczę, ma ogromny zasięg. To beka, to chyba możemy tutaj budować. Nie wiedziałem, że to ma aż tak ogromny zasięg, ten lightning rod. To git, dobra. To mamy luz. Ja bym się tu budował, tylko wtedy tak. To sobie zbierzemy. To się przyda ściąć. I tutaj sobie, słuchajcie, wybudujemy... Co my sobie wybudujemy? Szyszki zgarniam, bo mi się przydadzą. Łopatę sobie zrobimy, żeby to powycinać. Wszystko. Cyk. Cyk. Chodźmy łopatę zrobić. Cyk, łopata. O, trochę sanity do przodu. Why not? Cyk. Cyk, dobra. Bardzo ładnie. Teraz tak, liny potrzebuję. Jedziemy. Tego spokojnie możemy narobić. Nawet nie patrząc na ilość przez chwilę. Pozbierajmy sobie teraz.
Ja myślę, że spokojnie jeszcze możemy zrobić. Tu mam jeszcze trawy, więc róbmy. Ile? 3 na jednego? 3 na jednego. No to 18 jak zrobimy, to myślę będzie git. Albo jak mogę zrobić, to może jeszcze. No mam tej trawy, to ja bym rąbał. Raz, dwa. Róbmy, róbmy, róbmy. Trawa nie będzie przez zimę rosła, więc to też trzeba ostrożnie. Ale ja bym chciał, żeby jak najmniej mi się zmarnowało, wiecie, tego mięsa, które mam. 27. To ja chcę, żeby była podzielna przez 3. To potrzebuję... Jeszcze 3 linie zrobić? Nie, tak jest podzielne przez 3. Dobra, to spróbujmy zacząć je stawiać. Brań graki. Gdzieś tu, wyżej niż skrzynki, żeby były w linii. No tak mi się wydaje, że gdzieś tu bym zrobił. Flingomatic tu nie będzie sięgał za to. To dlatego też powinienem blisko robić rzeczy. Nawet tutaj dać. Tak, teraz nie mam miejsca na flingo. Będę musiał usunąć znowu później jedną ten. Będę musiał usunąć jeden garnek na przykład, czy coś. Tak, 9 tych wieszaków to będzie sztos. No, bo dwa flingo najwyżej sobie zrobimy. Mamy dużo girsów. I Abigail jest taką postacią, którą raczej w miarę bezproblemowo będziemy mogli sobie machnąć te wyprawy do ruin po girsy kolejne. Więc to jest spoko. Sztos. 9 tych do wieszania mięsek na starcie, to jest mega dobry wynik. Bardzo mnie to cieszy. Bierzmy to od razu. Od razu rozwieszamy. Super. Zapasy na zimę jak ta lala. To mi się podoba. Dobra, mamy garnki. Kurde, no z grubsza to jest to. Zaczyna się zima, zróbmy sobie rzecz na zimę. Tak, czarkola tu umieszczę. Dam tu szyszki, będziemy je zbierać. To do pajęczych. Ale dobra, daj to, daj odwłoki. Daj kamienie. Zróbmy sobie te mikstury na HP. Miejmy to pod ręką, kamienie odłożymy, popiół odłożymy, spider glandy odłożymy, mikstury miejmy, to dajemy tu, kamienie ciosane do kamieni, kilka pni mogę sobie zostawić pod ręką, to zjedz, to dajemy tu, saplingi damy sobie tutaj, na razie, siekierę, mogę mieć pod łapką, tak, to mogę mieć pod łapką, lanterny mi się przydadzą zaraz uzupełnić lightbulbami. To sobie zejdziemy na chwilę do podziemi. Kill off zrobimy. O, patyki odłożyłem wszystkie. O, wszystkie, nie wszystkie. Mało im ich zostało. Dobra, teraz tak. Kill off. I będzie thermal stone. Potrzebuję flintu więcej. Bo zaczyna się zima. I teraz tutaj bierzemy róg i bifalu te. I z tego możemy czapę zrobić. Kozak. Jak czapa zimowa, to też za chwileczkę będzie, słuchajcie, polowanie na walrusa. Z Abigail myślę, że sobie skoczymy na niego w następnym odcinku. I to będzie git. To sobie tak, na pewno na typka sobie od razu hambata zrobimy. No bo to nie ma sensu inaczej. Cyk, mięsko tu. Hambat pod łapką. Bifalo wool odkładam, świńskie te odkładam. 59 ich mam, to jest w porzo. Łopatę sobie odłożę póki co. Włócznie sobie odłożę. To sobie wezmę. Siekierę sobie odłożę póki co.
Tu mam takie basic surowce, kamienie może odłożę, bo nie potrzebuję ich zawsze mieć w sobie. Thermal Stone'a mam. Chcemy Walrusa jeszcze w tym odcinku uciukać. Po Walking Kane'a potencjalnego. No zobaczymy, bo tu chyba jest tylko jeden Walrus, co? Tu jest jeden, na dwójce. A czy gdzieś jeszcze jakiegoś widziałem? Chyba nie, no może gdzieś jest, ale... Ale go nie odkryłem w takim razie. Albo przeoczyłem jak biegłem, ale chyba nie. No to jak jest tylko jeden, to trzeba się modlić, że jego kieł wypadnie. Czy tu może jeszcze być? Tu może jeszcze być? No bagnach raczej nie. Tutaj też raczej nie. Tu niby też może być, tu, no tutaj największa szansa chyba gdzieś. Dobra, spróbujmy na niego skoczyć jeszcze. Dwójeczka. To zieloną sobie przechodzimy. Dobra, to zrobię sobie tylko football helmet. Jeszcze jeden, żeby mieć. Dobra, to w dłoń. Tu cyk, Abigail nafidowana. To bierzemy. To sobie upiekę ze dwie sztuki. Albo ze trzy. Gitarka. I będziemy zaraz zgarniać lód, żeby... Żeby mieć go dużo. Dobra, i lećmy do dziury numer 2. Czapa na łeb póki co. Tu zbierajmy od razu. Trawa zawsze się przyda. Dużo jej wypaliliśmy. Śnieg jeszcze nie spadł, ale zimno już jest, na pewno. Więc na to trzeba uważać. Cyk, dziura numer 2. Lecimy. I od razu na Walrusa. Szybka akcja, raz, dwa, trzy. Dobra, zacznijmy od psiarzy. Żeby mieć je z bani. Mamy go. I nie wypadł nam z niego kieł. To oznacza, że bez Walking Kane'u póki co. No, dogońmy jeszcze tego typa. Co się uciekać nauczył po starym. I będziemy musieli poszukać na terenach, gdzie... Będziemy musieli poszukać na terenach, gdzie dotychczas no nie bywaliśmy. Czy przypadkiem tam nie będzie, nie? Czegoś. No i to będzie trochę zabawy, tak się obawiam. Podgarniamy sobie Monster Meatu na Meatballsy od razu. Skoro już tu jestem w pobliżu pająków. Bo czemu by nie? Szkoda bardzo. Bardzo szkoda, naprawdę. Dobra, chodźmy. Blue Jam oczywiście, zawsze miła rzecz, ale... Tu, żeby tam mi się w pułapkę nie złapały. Dajemy. Pomagamy Abigail oczywiście farmić. Dostałem na łeb, ale mogę dostawać. Dla niej to większy damage. Może te pająki od razu obok Walrusa przesadzimy? Dobra, to za chwilkę. Chodźmy tu kolejnych sfarmić. Piękne to jest, jak te gniazda się czyści, co? Żółtego od razu bijmy, bo one biją najwięcej obrażeń Abigail. Oj, tylko żeby mnie właśnie nie zlały. Za mocno. Elegancja. Dobra, robi się późno. Mi się skończył Thermal Stone, więc tu zaraz będzie lipa. Podbierane trochę rzeczy. Chodź tutaj, Abigail, rozwalmy to. Dobra. To jest dużo silku dla mnie. I gniazdo do przeniesienia. Naturalnie. Chodźmy się ogrzać właśnie. O, mam ognisko nawet pod łapką, to jest gitarka. Postawmy sobie tu. Ogrzejmy się chwilę. Tak, to sobie zastawimy temu Walrusowi na pysk. Nowa muzyczka po nocy, to fajne.
Tu będziemy mogli pójść po nocy, sfarmić te pająki bez budzenia tych ulepszonych. To będzie fajne, to mi się podoba. Dobra, odłóż tu tego. Chodźmy tu. O, nie ma tego bitewniaka. Dobra, bałem się, że żółty wyskoczy jeszcze na mnie. Była na to szansa, że się zdąży zrespić. Nie pamiętam, jakie to są czasy spawnu dla nich. Dobra, tu zgarniajmy. Silku, jak będziemy mieć dostatecznie dużo, to możemy też przepalać na popiół później, żeby mieć miksturki leczące razem ze spiderglandami. Dobra, tu jesteśmy poogrzewani trochę. Zgarnijmy jeszcze troszeczkę i pójdziemy na pająki. Hopla. O, tu się przyda zdecydowanie. Hop, cyk. Hop, cyk. Nie fikaj do bacy. Bo hop, cyk, oberwiesz. Oberwies. Nie na pajęczynie, nie na pajęczynie. Dobra, zapraszam pająki z całej okolicy. Zbieramy wszystko naturalnie. Ależ cudownie. No ja se stoję. Rzeczy farmią się same. Ty nie bądź wkurzona. Dobra, nie bijmy się na pajęczynie na pewno. O, dobra. O, świnka. No, poszło agresywnie, kozak. Oj. Żeby tu się zaraz krzywda nie stała. Czy raczej da radę, bo to pająki, ale... Tak. O czym my mówimy w ogóle? Ona sama to robi. Ja tu stoję. Za ozdobę robię. Dobra. Jedziemy. Kolejne gniazdo nasze. Możemy to poprzesadzać bliżej tam nas na przykład, żebyśmy to mieli pod łapką. To jest zawsze spoko. Nie wziąłem młotka niestety. Ale dobra, będzie żyła jeszcze chwilę świnko w takim razie. Ogrzejmy się. I chodźmy tu. Zapraszam Abigail, możesz tłuc. Kozak, zapraszamy pająki. Wszelakie z okolicy. Piękne to jest. Oj, 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 oj. Dobra, sorry. To tak jakby Thermal Stone mi nagle nie dawał. Wcześniej wydawało mi się, że jak grałem Maxwellem, to Thermal Stone dawał taką otoczkę ładną, nie? Kurwiona Abigail na bicie. Dobrze. Jechane w typiarzy. Coś tam będziesz. O nie, co? A, bo ją zostawiłem na agresywnym. Dobra. Dobra, zostaw typiarzy. Zostaw, zostaw Schwinkersona też, nie bijmy go. Pozbieraliśmy sobie dużo wszystkiego. Jest git, możemy uciekać, chodź. Z Pitalando do bazy robimy. I będziemy szukać kolejnych potencjalnych walrusów. No, zdecydowanie. Temu tylko zasadzimy niespodziankę na łeb, głupi. Chociaż czy ja tak potrzebuję mu zasadzać te pająki? Jak Wendy, to ja tu wjeżdżam, 3 sekundy go tyram. To nawet nie ma potrzeby jakoś bardzo. Przesadzę sobie ich tam na pustyni, żeby mieć dużo do farmienia. Albo dobra, masz na łeb, coś tam będziemy zastanawiać. Czy warto, czy nie warto? Niech zdycha. O, pingwiny.
Ej, czy ona mogłaby sama na przykład całe pingwiny przytyrać? Myślicie, że warto sprawdzić? Kurde, to mogło być ciekawe. 150 mają. Dobra, przy następnej grupce sobie sprawdzę. Chociaż tu już nie będę przychodził. Dobra, dawaj. Najwyżej uciekniemy. Jedziesz. Szarżują. O, dostaję na łeb. Nie ma jak ich bić. Bo one szarżują, tak jakby się ślizgają. Dobra, chodź, uciekamy. Chodź, chodź, uciekamy. Dziwnie tak, jakby ich nie mogła wszystkich naraz targetować, nie? Jakby miała problemy z tym troszeczkę. Tak to wygląda. Siema, birdlingi. Miło was widzieć. Będziemy szukać wodorusów. Pójdziemy sobie tu. I pozbieramy przy nagrobkach od razu trochę rzeczy dla Abigail. Pójdziemy sobie później tam na dół. I tam przy okazji porozbijamy resztę świńskich domków. To będzie wesołe. Teraz mam mnóstwo różnych rzeczy i to mi się bardzo podoba. Będziemy mogli meatballsami sobie grać. Ale świetne jest ta Wendy po reworku. God damn it, ale dobrze. Zgarniamy owocki. To będą meatballsy dla nas. Elegancko. O, to sobie podniosę też. Chickens. Dobra, zawijamy na chatę. Mięsko się suszy cały czas. Tu sobie zgarniemy owocki. Dobra, one się szybko psują, więc je szybko na meatballsy przerabiam. Tu sobie robię od razu ogień. I thermal stone na cyknę. Monster meatu to mam w brud. Dobra, to sobie przerobię instant na meatballsy. Powrzucaj wszystko od razu tutaj. I teraz tak. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. I kozak. I to, no to mi się szybko zepsuje, bo za... A, w sumie zepsuje się całkiem za 5 dni. To na meatballsy mogę tego używać jeszcze. Tego spróbujemy wysuszyć, ile się uda. Zobaczymy, jak to pyknie. To sobie tutaj odkładam. To sobie odkładam tutaj. Szkoda, że nie mam walking cane'a. Bardzo żałuję. Och, szybciej podnosisz też to, ale świetnie. To sobie uzupełniamy. Pójdziemy do cavesów po lanterny, żeby uzupełnić light bulbs. Pójdziemy zasadzić pajęczarzy tutaj. Gdzieś przy okazji, jak będę szedł. A będę szedł na... Zaczniemy od pójścia tu, żeby to sprawdzić. Później może tu pójdziemy. Przez te psy trzeba będzie przejść cholerne. No nic, damy radę. Szkoda, że ta dziura nie jest tutaj kawałek dalej, nie? To byłoby spoko. A potem tu sprawdzimy na końcu. I tu jeszcze mam. I zobaczymy, gdzie jest walrus. Ale to już nie w tym odcinku. Na pewno w następnych. Póki co dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.